Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku z serii Wasze pytania, moje odpowiedzi. I każdy, kto chciałby uzyskać odpowiedź właśnie tutaj na YouTube, ma taką możliwość, o ile ukończył lat 18, nie stawiam kart kobietom w ciąży i na kobiety w ciąży. Bardzo proszę o uszanowanie tych informacji, tej mojej decyzji. Jak zadawać pytania na YouTube? Bardzo prosty sposób. Wystarczy, że wejdziecie na magiczne wrota, odnajdziecie tarociskę Agiatis, znajdziecie opcję SMS, wyślecie SMS-a z informacją, iż na YouTube to ma być. Jeśli anonimowo, również proszę wpisać imię, datę urodzenia i pytanie. Druga forma kontaktu na YouTube jest to strona Tip and the Nation. Wszystkie linki macie na dole pod filmem. W sensie klikacie pokaż więcej w telefonach. Macie po prawej stronie taką strzałeczkę w dół. Klikacie i Wam się rozwija opis filmu. Tam wszystko jest napisane. Wszystkie linki do tych właśnie profili, również informacje, czego ja potrzebuję do tego, abym mogła postawić Wam karty. Kim jestem? Jestem tarocistką Agiatis, pracuję przy pomocy kart tarota, wspieram się także numerologią, karty anielskie również tutaj nie są mi obce w działaniach i kierunkowaniu również Wam możliwych tutaj przesłań. No dobrze, moi drodzy, zatem zaczynamy. Powiem Wam tak, jest bardzo dużo pytań, ze względu na to, że po live'ie pozostały informacje, które gdzieś tam przyszły bardzo późno, zupełnie nie danych, także nie wiem, o której się ten film dzisiaj pojawi, ale najprawdopodobniej będzie długi. Idziemy na początek na tipa, a później będziemy szli tutaj na maila te osoby, które mi też podosyłały pytania. I później będę weryfikować mail, SMS, bo tam też piszecie, że może się coś całego nie pokazało i tak dalej. I pierwsze pytanie, które się tutaj ukazuje, jest pytanie od Patryka. I Patryk pisze cel duszy i życia. Żeby obliczyć cel duszy i życia, obliczamy to ze samogłosek imienia i nazwiska. Nie mam nazwiska, nie mam możliwości obliczenia. Polecam sobie to sprawdzić i tam jest wibracja, która wychodzi i tutaj można sobie odczytać ten cel. Cel duszy, tam jest pokazane, co jest do przerobienia i na czym się warto skupić. Zatem ja Cię, Patryku, poproszę o inne pytanie na maila, żebym mogła Ci odpowiedzieć na YouTube, bo tutaj bez powodu braku jakby pełnych danych, to nie jestem w stanie Ci udzielić odpowiedzi. Idziemy dalej. Kasia, witaj Agiatis. We wtorek mam rozmowę w sprawie pracy. Jak ona wypadnie? Czy dostanę propozycję pracy? Dziękuję. Ja tutaj włączę kamerkę i już będziemy patrzeć, jak to będzie wyglądało. Okej, tutaj troszkę przybliżę. No. Dobra, już patrzymy, jak to wygląda. Katarzyna, masz rozmowę we wtorek pracy w... Jak ona wypadnie? Czy dostaniesz propozycję pracy? Pracy, jak ta rozmowa wypadnie, jak to, nie wiem, czy to pytanie gdzieś się wcześniej nie pojawiało, bo jeżeli ja na dzień dobry mam pozycję kapłanki, to może być tak, że już gdzieś ktoś pytał, albo sam pytał, albo tutaj inne działania, nazwijmy to magiczne, się uaktywniały. I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestię tejże rozmowy, komunikacja jak najbardziej tutaj będzie. Idź z tym planem, którym idziesz, bo mam pokazane, że jesteś odebrana jako osoba, która spadła im z nieba i masz wszelkie atuty do tego, żeby to wykonywać. Mam wrażenie, że jakaś osoba może być przeciwko. Ktoś, kto nie do końca będzie za tym, albo żebyś tam poszła, albo ktoś może Ci przeszkadzać, bądź sprawy emocjonalne, żeby Cię nie rozstroiły do tej rozmowy. W każdym razie masz
duże prawdopodobieństwo do tego, aby w tym kierunku podążać. Sprawdzaj również sobie wszelkiego środki rodzaju komunikacji, maile, telefon, czy nie będzie wcześniej jakiegoś kontaktu z ich strony, bo jeżeli to ma w pomocy kontakt, informacja, to jest coś, co pomoże. Nie wiem, czy będziesz musiała potwierdzić swoje przybycie. W każdym razie spadłam nam z nieba, ma wszelkie jakby atuty do tego, aby być z nami. Powodzenia Ci, Kasiu, życzę. A drugie pytanie. Droga Agiety, niedługo mam urodziny i bardzo bym prosiła rozkład na 12 domów. Dobrze, pamiętajcie, moi drodzy, że rozkład 12 domów jest na rok czasu od momentu, w którym postawione zostały karty. Ola. Rozkład 12 domów. Już patrzymy. Tak to tutaj wygląda. Jest na dzień dobry. Co tutaj się będzie rysowało? Jeżeli chodzi o sprawy zawodowo-finansowe, czy też te szkole, nazwijmy, to będą zmiany, ale będą zmiany po tym, jak będzie tutaj jakaś potyczka, czy to słowna, czy to większą asertywność będzie trzeba wykazać, czy nawet karta piątki była w przepychanie się, rozpychanie się, dosłownie. Jeżeli planujesz coś na swoje bądź w swoje, możesz w tym kierunku podążać, ale będziesz musiała się o coś bardziej postarać. Jeżeli pracujesz na etacie bądź szukasz pracy, to Twoja mowa będzie Twoim skarbem. Asertywność, mądrość w słowie, którą będziesz przekazywała. Uważaj również na dziwne propozycje, transakcje finansowe z otoczenia, które jest przy Tobie, bo mi się pokazuje jako coś nietrafna albo inwestycja, albo coś, co może spowodować u Ciebie dyskomfort. Jeżeli chodzi o kwestie emocjonalne, mam pokazane, że jakbyś tu jesteś pokazana w kierunku kielichów. Giermek kielichów mówi tak jakby czuję się albo niepewnie, albo moje serce jest niepewne. Później będzie rozwijanie tej sfery życia u Ciebie, jeżeli chodzi o emocjonalność. Zwróć uwagę na ciśnienie, krążenie krwi, bo mi się tutaj coś pokazuje jako w zatrzymaniu. Zatem zwróć proszę na to uwagę. Masz możliwość świętowania, jeżeli chodzi o aspekt zawodowy, także realizuj systematycznie swoją drogę. Jeżeli planujesz gdzieś jakieś podróże, czy też przemieszczanie, mnie się pokazuje coś, co się może to realizować, ale może to drożej wyjść niż sądziłaś. Zatem jeżeli planujesz, nie wiem, jakieś wyjście, wyjazd, to jak najbardziej będzie to dobra droga, ale zwróć uwagę na finanse. Ogólnie jak to będzie wyglądać? Rok pieniądza. Dosłownie. Na tym się według kart winnaś skupić od dzisiaj do roku czasu. Pozdrawiam Cię serdecznie. Dobrze, idziemy dalej. Mam tutaj no i jakieś przyszłe znowu maile. Mam tu, że się nie zmieści coś na tipie, ale nie mam pytania na tipie. Zaraz zobaczę, czy się pojawiło. Ale nie mam, zatem pewnie przyjdzie coś później. Dobrze. Idziemy na YouTube. Idziemy na YouTube, na Magiczne Wrota. Idziemy dalej.
Dobrze, to nie jest na YouTube. To też nie jest na YouTube. To nie jest na YouTube. Na YouTube. Zastanawia mnie, jak się zarysuje Maj w sferze uczuć. Mogłam od razu poprosić o cały Maj. Zastanawia mnie, jak Maj zarysuje się w sprawie uczuć. Już patrzymy. Ola, Maj w sprawie uczuć. Maj w sprawie uczuć. Już patrzymy, jak to będzie wyglądało. Maj w sprawie uczuć. Powiem Ci tak, może być fajnie, tylko patrz przed siebie, bo karty pokazują Ciebie w uczuciach, jako masz szansę na zdobycie czegoś, czego pragniesz jak najbardziej, tylko ja tu mam kartę końcową, tak jakby Ci to umknęło sprzed nosa. Miej oczy, uszy szeroko otwarte, jeżeli coś Ci się będzie wydawało na początku, nie bardzo zbadaj to, bo czasem jest tak, że ktoś na pierwszy rzut oka gdzieś tam nam nie odpowiada, a przy bliższym poznaniu zyskuje. Zatem maj, jeżeli chodzi o uczucia, może być naprawdę bardzo fajnym miesiącem w poznawaniu i otrzymywaniu tego, co pragnę, czy czego pragnę. Pozdrawiam Cię serdecznie. Idziemy dalej. To nie jest na YouTubie. Dzisiaj będę musiała odpowiedzieć na Wasze wszystkie pytania. W weekend nie pracowałam, moi drodzy. Byłam bardzo zmęczona. I teraz tak, Klaudia, jak będzie wyglądać moja sytuacja finansowa w najbliższych 12 miesiącach? Do października mam, czy mogę zostać synem dłużej pół roku, czy muszę znaleźć pracę już w październiku? Okej, jak będzie wyglądała Twoja finansowa w najbliższych 12 miesiącach? Jak Twoja sytuacja będzie wyglądała w najbliższych 12 miesiącach? Teraz mamy kwiecień. Czy szukać już pracy w październiku? Jeżeli chodzi o kwestie finansowe, to mam takie troszkę lepiej, troszkę gorzej. A czerwiec mi się pokazuje bardzo, bardzo fajnie i lipiec przy Tobie. Sierpień coś jakby wstrzymanie. Tutaj listopad, grudzień mi się taki kulejąco pokazuje, ale ten czerwiec, lipiec mi się bardzo fajnie, korzystaj z tego tutaj. Jeżeli chodzi o kwestię, czy znaleźć pracę już w październiku, karty pokazują tutaj, żebyś zaczęła się rozglądać, że już to jest pora na to, żeby zacząć poszukiwania. Nie ma konieczności jakby posiadania, ale szukaj już, bo karty pokazują, że to może dłużej to poszukiwanie jakby się realizować, niż na tą chwilkę myślisz. Zatem tak, już szukaj. No. Pozdrawiam Cię serdecznie. Idziemy dalej. I tu jest pytanie od osoby, która mi pisała maila. Prosiła, żeby z imion. Dobrze. Czy jeszcze go kiedyś spotkasz? 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 Tak, możesz go spotkać jak najbardziej, ale zastanów się, czy warto. Bo mi się ten osobnik pokazuje jako ktoś, kto może spowodować u Ciebie poczucie dyskomfortu, ale też poczucie oszukania. Bądź otwarta również na nową miłość, bo karty pokazują, że nowa miłość może się przy Tobie pokazać. Pozdrawiam Cię serdecznie. Okej, i tutaj kolejne pytanko. To nie jest na YouTube. Basia, czy kiedy spotkamy się? To było pytanie, które można było
wysłać kolejne, ale tego nie zrobiła. Dobrze, wysłałam SMS-a powiadamiającego. Tu jest kolejne pytanie. Pani Halina, jak potoczą się moje sprawy zawodowe w najbliższym czasie? I teraz tak, jak potoczą się sprawy zawodowe w najbliższym czasie, jest teraz będą zmiany tutaj, jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, a coś nowego mi się tu pokazuje poprzez pryzmat jakiejś mądrej głowy i będzie to jak najbardziej korzystna zmiana, zatem tak się potoczą, albo nowa droga z pracą, albo nowa droga w obecnej pracy. I tutaj są dwa pytania tej samej treści, tylko jedno bez live, a drugie z live, zatem poproszę o informację na mail do mnie z innym pytaniem. Dobrze, idziemy dalej. Tutaj YouTube. Madziu, dopytam o wróżbę z live. Kiedy mniej więcej mógłby się wobec mnie zreflektować? Dobrze. Kiedy mógłby się zreflektować mniej więcej? Zobaczymy. Kiedy on mógłby się zreflektować? Już patrzymy. Wiesz co, on mi się tutaj pokazuje taki skacząco, chcąco, niechcący, dosłownie. I teraz tak, takie zreflektowanie, które miałabym pokazać i powiedzieć Tobie, które jestem przekonana, jest to dopiero na jesieni przyszłego roku. Ale on jeszcze wiosną tego roku będzie, do końca wiosny tego roku, jeszcze będzie jakoś próbował coś przy Tobie się jakby troszkę odkrywać, bo tu jest ta serdeczność z jego strony, tylko że znowu jakieś historie, które są w głowie, będą mu w tym przeszkadzały. Tutaj znowu patrzę na Ciebie z innej perspektywy. Tutaj brak mu odwagi. Tu już idą jakieś działania. Tu już robi podchody i tu się reflektuje. Zatem tak to widzę ja. Pozdrawiam Cię serdecznie. Idziemy dalej. Anonim. Dzień dobry Pani Magdo. Pytanie, czy mój mąż dalej utrzymuje kontakty z, bo wiem, że ktoś się kręci koło niego, czy on utrzymuje z nią kontakty? Co jest za? Co jest przeciw? Karta rada. Ja powiem tak, jeżeli chodzi o to, czy utrzymuje kontakty w tej konfiguracji, nie powiedziałabym, że tak jest. Jeżeli chodzi o jej osobę, karty też patrzą, żeby spojrzała na tą historię troszkę z innej perspektywy. Nie mogę powiedzieć, że to on utrzymuje z nią kontakty, bo tak jest zadane pytanie. Może tak być, że to ona w jakiś tam sposób próbuje się do niego kontaktować. Zatem przy tak zadanym pytaniu ja nie mam, że to on, bo to może być odwrotność. A tu nie mam na YouTube. Anonim na YouTube. Czy od teraz do końca wakacji będę często wyjeżdżała z i naszym na Mazury? Jest między nami bardzo napięta sytuacja i czy od teraz do końca wakacji będziesz często wyjeżdżała z partnerem na Mazury?
często będziesz wyjeżdżała od teraz do końca wakacji? Wiesz co, często nie. Nie mam tego pokazanego tutaj, bo tu jest uziemienie. Nie, nie widzę tego, żeby to miało być sytuacja na zasadzie często. Zatem troszkę inną drogę trzeba obrać. Idziemy dalej. Film. Pytam o... który... Nie znam dokładnie dnia. Pytanie... dobra, idę na mail, bo tu jest pytanie na mailu. I zaraz muszę to zobaczyć. A, to nie to. Jaki tu był mail? Tu jest napisane. Czy jest szansa na rozwinięcie tej relacji? Jak? Czy on może się zaangażować? Dobra. Czy jest szansa na rozwinięcie relacji? Czy jest możliwe, aby on się zaangażował? Czy jest szansa na rozwinięcie? Mam zamrożone jakieś historie tutaj między... Ja mam pokazane, że on nie może. No, dokładnie tak. Jest zablokowany. Taka jest tu informacja. Okej. Tu kolejne pytanie. Sprawdź proszę, co może być u mnie nie tak ze zdrowiem. Ostatnio kiepsko się czuję. Pozdrawiam cię serdecznie. Dobrze, już patrzymy, jak tam Aneta u ciebie ze zdrowiem. Aneta, jak tam u ciebie ze zdrowiem? Na co powinnaś zwrócić uwagę? Aneta, na co powinna zwrócić uwagę w aspekcie zdrowia? Aneta, na co powinna zwrócić uwagę w aspekcie zdrowia? I teraz tak. Raz. Sprawdź mięśnie stawy. Mi się tu pokazują kości. Trzustkę bym sprawdziła. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I stan emocjonalny, bo mi się tutaj nie podoba. I tyle, jeżeli chodzi o te kwestie. A do trzech miesięcy zwróć uwagę i szczególną ostrożność na układ moczowy. Pozdrawiam cię serdecznie. Okej. Dobra, Agnieszka, wiadomość w mailu, wiem o co chodzi. Czy on zadziałał? Czy on zadziałał? Czy jesteście odseparowani? Czy jesteście odseparowani? Co jest za? Co jest przeciw? Karta rada. Wiesz co, jeszcze ja mam pokazane, że jeżeli chodzi o ten rytuał, tak, tutaj w kwestiach, ja mam pokazane, że trzeba raz jeszcze go zrobić. Zatem zrób raz i powinno być definitywne, odcięte. Czasem jest taka konieczność. YouTube, jakie mam szanse na zdobycie pracy na stanowisko asystentki? Czy podołałabym tej pracy? Dobra. Justyna. Jest w nawiasie jakiej asystentki, ale już tego nie będę czytać na głos. Jakie masz szanse na zdobycie pracy na stanowisko asystentki? I czy podołałabyś? Już patrzymy. Po pierwsze, nie oszukuj siebie, jeżeli chodzi o te kwestie wszystkie. Bądź szczera ze sobą. Ja mam pokazane, że to nie jest jakby historia dla ciebie. Masz spore szanse, ale to nie jest dla ciebie. Nie to, że nie podobałabyś. Mam pokazane tutaj, że nie do końca, jakby to jest twoja bajka, że ty powinnaś w innym kierunku podążać według kart na tą chwilę, na ten stan emocjonalny, który jest i myślowy. Pozdrawiam cię. I tu jest tak. Edyta, czy pojadę za 2 tygodnie na wycieczkę do Azji i czy będę zadowolona? Ojeju, jak ci zazdraszczam, tak pozytywnie rzecz jasna.
Czy pojedziesz za 2 tygodnie na wycieczkę do Azji? Czy będziesz zadowolona? Czy pojedziesz za 2 tygodnie na wycieczkę do Azji? Czy pojedziesz za 2 tygodnie? Wiesz co, ja mam pokazane, że z tą wycieczką mogą być jakieś problemy. Mam tutaj jakieś rozczarowanie. Pojedziesz, ale może to być inny czas. Czy będziesz zadowolona? Tak, ale mam wrażenie, że to nie będzie ten czas, bądź będzie coś w opóźnieniach. Pozdrawiam Cię serdecznie. Idziemy dalej. Okej. YouTube. Kiedy, w jakich okolicznościach poznam potencjalnego partnera? Czy wezmę ślub i będę miała swoją rodzinę? Bardzo dużo pytań. Kiedy, w jakich okolicznościach poznasz potencjalnego partnera? Potencjalnego partnera. Kiedy i w jakich okolicznościach? Na jesieni przyszłego roku mi się tutaj pokazuje ktoś taki. Tak, będziesz miała rodzinę. Ślubu na chwilę obecną nie widzę. Mężczyzna będzie troszkę od Ciebie starszy. Ale mam wrażenie, bo mi się nie pokazują okoliczności poznania tutaj, ale mam wrażenie, że to będzie przez jakby kogoś, jeśli już. W każdym razie tak, jest ktoś taki. Wiosną przyszłego roku zwróć uwagę na to, kto się do Ciebie zbliża, bo mi się mak tu pokazał, a mak, który na Ciebie nie zasługuje. Dopiero na jesień przyszłego roku jest ten właściwy i będziesz miała swoją rodzinę, jak najbardziej. Ślub mi się nie pokazał. I tu. Anonim. W pytaniu, czy mój ex będzie chciał wrócić, powiedziałeś, że będzie chciał, ale nie warto. Przed czym karty mnie ostrzegały. No jeżeli karty mówią, że nie warto, to znaczy, że ta osoba nie da Ci szczęścia, da Ci rozczarowanie. Ale zadam tak pytanie, jeśli tego chcesz. I jeżeli karty pokazują, że nie warto, to weź to pod uwagę. Ja wiem, że jak serce idzie, to rozum nie ma nic do gadania. Bardzo często tak jest. I bardzo często jest też tak, że musi zaboleć, żeby zrozumieć. Ale czasem trzeba po prostu wziąć te wskazówki pod uwagę. Zatem zwróć proszę na to uwagę. Bez powodu karty tego nie pokazują. Przed czym Cię karty ostrzegały? Przed magiem. Mag to jest osoba, która manipuluje rzeczywistością, faktami, która nie zauważa jakby poczucie oszukania, zmanipulowania, patrzy na to z innej perspektywy. On mi się pokazuje nieprzynależny do domu, że tak jakby on nigdy nie będzie na 100% dla Ciebie. No, przed tym Cię ostrzegają. Nie będziesz go miała w całości. Dalej idę. Proszę horoskop w sferze miłosnej na ten tydzień, uwzględniając ewentualne przestrogi. Ania z lutego. Dobra. Ania urodzona w lutym. O. Horoskop w sferze miłosnej na ten tydzień z uwzględnieniem na przestrogi. Już patrzymy. Ania na ten tydzień. Jeszcze poniedziałek, wtorek, środa. O, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Jeżeli chodzi o uczucia, to mi się coś w tygodniu, w środku pokazuje, jakaś taka aktywność, czy też spotkanie. I pod koniec tego tygodnia pokazuje mi się również coś. Jeżeli chodzi o przestrogi, zwróć uwagę na sprawy kobiece. Nie wiem, o co chodzi, ale mi się tutaj w kartach pokazało. Gdyby przy tym spotkaniu miało dojść do jakiegoś zbliżenia, to tak ostrożnie. Dobra, pozdrawiam Cię serdecznie. No i kliknęła mnie na to, co trzeba. I chyba tu ostatnie pytanie na magicznych. Idę do Was na maila. Film. Czy w obecnej pracy nastąpi zmiana głównego szefa i jaki będzie to miało wpływ na mnie? Nazwa firmy anonimowo. Czy w obecnej pracy nastąpi zmiana głównego szefa, jaki to będzie miał wpływ na Ciebie? Jest teraz, zobaczymy, co przeszkodzi tutaj. Czy będzie zmiana głównego szefa? Czy będzie zmiana głównego szefa?
5. Będzie zmiana głównego szefa, jak najbardziej. On w ogóle, ta osoba, która jakby przyjdzie, mam wrażenie, że będzie chciała przeprowadzić jakieś rewolucje w tym wszystkim, ale te rewolucje nie do końca będą sprawdzalne. Niewłaściwy tor podążania, zatem tak, zmieni się, a jaki będzie to miało wpływ na Twoją osobę? Możliwie niekorzystny. No, zwróć na to proszę uwagę. Mnie się tu pokazują nowe jakby warunki niekorzystne dla Ciebie, gruszki na wierzbie, zmanipulowanie, zatem nastąpi coś takiego. Pozdrawiam Cię serdecznie. Dobrze, to było ostatnie na tu, idę teraz na maila i będę zaznaczać kolorki, patrzę co tu jest i co było. Tu, w całości, dlatego daję tutaj. Tak, to było w całości, dobrze, idziemy tu. I tu jest to pytanie w zamian. Jest to pytanie od Moniki i jest pytanie, czy wyprowadzę się do innego miasta, czy tylko do innego mieszkania? Czy wyprowadzę się do innego miasta? Tak zapytam. Monika, czy wyprowadzę się do innego miasta, czy tylko do innego mieszkania? Ja zadam pytanie, czy do innego miasta się przeprowadzisz? Czy przeprowadzisz się do innego miasta? Czy przeprowadzisz się raczej mieszkanie? Tak to widzę. Pozdrawiam Cię serdecznie. To tu, to tu, to nie tu. I tu są pytania od Ciebie, od Marzeny. I teraz tak, jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, która z tych będzie dla Ciebie lepszą opcją, jeżeli mówimy o funkcjonalność, tak podpowiem. Ta pierwsza, którą piszesz, czy jest ok? Czy ta druga, tak zwana rogówka, czy tu? Szukać dalej. Ok, i pytanie dotyczy, jak jest sporo ocenowe, jaka jest szansa? I będę Ci tutaj, Marzenko, numerkami mówić, dobra? Z których tych byś mógł... Która byłaby dla Ciebie korzystna? Czy ta pierwsza, czy ta druga, czy ta trzecia, czy ta czwarta? Żadna z tych. Żadna z tych. Tak to wygląda. I teraz tak, jeszcze zobaczę tutaj. Okej, czyli to nie to. Dobrze, no to wszyscy moi drodzy na dzisiaj. To wyłączam tutaj kamerkę. Zapraszam Was serdecznie również na mój drugi nowy kanał. Drugi i nowy kanał. Testowanie na ekranie. A tam będziemy testować. Pierwszy filmik pojawi się chyba w sobotę albo w niedzielę. W każdym razie w każdy weekend postaram się Wam wrzucać tam kulinarne filmiki. Będziemy testowali. Testowali przepisy z vlogów, przepisy z YouTube'a. Będziemy testowali jedzenie, restauracje, których może gdzieś tam będę. I zobaczymy, jak to się rozwinie. A na tą chwilkę Wam dziękuję. Widzimy się, słyszymy jutro. Całuję i pa!